Cześć, witam was w kolejnym odcinku waszej, jak się okazuje, ulubionej serii na kanale Koza menadżer, bo co chwilę widzę pytania... Koza FC, na kanale Koza FC, a co chwilę widzę pytania właśnie o karierę zawodnika, nie tylko na kanale Koza FC, ale także na kanale Koza menadżer, także na kanale Koza Sport. Słuchajcie, kariera zawodnika będzie na tym kanale przeplatana z różnymi rzeczami, więc to miejcie na uwadze, po prostu. Jakby odpowiedź będzie może nie wszystkich... Przepraszam, satysfakcjonująca, ale będzie szczera. Jak będzie, to będzie. Yy, to jest jakby. Moja drabina priorytetów jest taka, że kanał Koza Sport. Kanał Koza Menadżer, a potem kanał Koza FC muszą być ogarnięte. E, tak to wygląda, i staram się po prostu, żeby na każdym kanale się działo tak, jak ma się dziać. E, na tym kanale nie mieliśmy paru uploadów, ale wydaje mi się, że bez przesady. E, więc mam tylko prośbę po prostu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład niektórych draft wyzwanie mniej interesuje, niektórych interesuje coś bardziej i tak dalej, i tak dalej. Ja mam prośbę, żebyście. E, żebyście po prostu byli cierpliwi, jeśli chodzi o tę karierę. I jak będzie odcinek. To będzie odcinek, zwyczajnie. Na, jakby e, podejdźmy do tego w ten sposób, bo e, no nie ukrywam, że jest na przykład słabe, że czasami zrobię odcinek, nie wiem. Koza, znaczy zrobię odcinek Draft wyzwania, który wydaje mi się na przykład, że jest fajny A widzę tylko komentarze, kiedy coś i tak dalej Więc po prostu tak jak mówię, jak, jak będzie To będzie, tak się skupmy, ale cieszę się Bardzo przy okazji, że ta seria Przypadła wam tam tak do gustu Słuchajcie, wchodzimy na wojsko Jest 0 do 0 i to co bardzo istotne Widziałem komentarze, że na tych em, Najwyższych ustawieniach te 0 do 0 I tak dalej mogą się zdarzać często, że i tak będzie Rzeczywiście to zmniejszymy trochę e, poziom Trudności, pojawiamy się na murawie I to jest teraz istotne, co nam się wyświetla mamy albo przyjąć piłkę, wolałbym, wolałbym po, powielić sobie tutaj tą ocenę ogólną i mam nadzieję, że znaczy ocenę y i mam nadzieję, że uda się to utrzymać. Znowuż 10 minut zaledwie na zrobienie e, gdzieś jakby pełnej oceny. To nie będzie prosta rzecz, ale spróbujemy oczywiście. Zagramy sobie tutaj do tyłu. Wyjdziemy oczywiście na pozycję, fajnie się to zawiązuje. Widziałem oczywiście także komentarze odnośnie kamery, ale słuchajcie, no, chciałbym, żeby ta seria się troszeczkę różniła od e, różniła od normalnej gry w Fifę. I chcę dlatego, żebyśmy grali na tej kamerze. Udało się teraz fajnie przyjąć piłkę, słuchajcie. E, to naprawdę warto to ściowa rzecz. Teraz jeszcze wyjdziemy na pozycję, ale nie, no bez przesady. To nie jest złe, zła prośba od podania. Jeżeli gościu stoi i ledwo jest w stanie kopnąć piłkę zewniakiem, to ja już na to nie mam w, ten ee, wpływu. Gdyby wybrał drugą nogę, to ja bym był sam na sam z bramkarzem. Ładnie udaje się teraz piłkę odzyskać. E, ja oddaję ją do 77, bo ktoś musi ten atak inny napędzić, bo ja nie wiem jak tego zrobić. No i teraz teoretycznie strata. Keep it simple, ale ja nie byłem w stanie tej piłki opanować. To z, z winy moich umiejętności oczywiście. Ale no to nie jest strata, która wynikała z tego, że e, po prostu sobie zlekceważyłem rywala. Kuba Błaszczykowski, bliski wykończenia w tej sytuacji. Ja poproszę o piłkę. E, jak najwięcej kontaktów potrzebujemy słuchajcie, żeby mm, no żeby ta ocena e, była jak najlepsza. Udaje się nabić tutaj. Rywala, ja zejdę oczywiście do podania, możesz to zrobić. Od razu oddajemy piłkę z pierwszej e, i schodzimy. Szukamy tego miejsca. To podanie wydaje się być bezpieczne. Ładnie udaje nam się poklepać, teraz ryzykownie, ale piłka mimo wszystko. No, wylądowała tam, gdzie sobie tego życzyliśmy. Szkoda, że to podanie kolejne niezbyt udane, więc cały czas takie mielenie do, w okolicy tego 0 do 0. E, jest. Ale spokojnie, teraz spróbujemy zaskoczyć rywala, niestety ten piłk się pozbywa, znowuż Jakub Błaszczykowski, ale ja mam drugie przejęcie w tym meczu e, i od razu spróbujemy tutaj zacząć kontrę, zaraz będę uciekał oczywiście po linii, szukając gdzieś e, podania, ale niestety tak się nie wydarzyło, plus nie ukrywam, że dla mnie bardzo istotne jest, żebym grał na tej kamerze. E, bo wtedy jest to dla mnie trochę inna gra niż FIFA. E, przez co. Pr niż, niż Ultimate Team. Jeżeli mnie rozumiecie, czekajcie teraz. Zaraz wrócimy do tego wątku, spróbujmy dać piłkę mocno po ziemi. Ale ta niestety nie przechodzi kapitana. Wisły Kraków, który mnie jest Jakubaszczykowski. Myślałem, że on jest. E, ale zmierzam po prostu do tego, że. Mm. No, mam duże problemy z przestawieniem się na gameplay e, FIFA 22. Nie znaczy to, że mi się ten gameplay nie podoba. Wręcz przeciwnie, mi się ta FIFA jak na razie mega podoba e, i czuję hype, którego dawno nie czułem. I widzę też to po Was, jako po społeczności i tak dalej, że jest pozytywne przyjęcie tej FIFA, że jest duży hype i, i mnie to mega jara, bo, bo ja lubię, jak jest taka pozytywna atmosfera ogólnie takiego, wiecie, pod Jaranka tym, że, że mamy do czynienia z nową FIFą. E, i, I to jest coś, co mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo cieszy. E, I. Mam problem tylko, żeby się dostosować do nowej gry, dlatego też chciałbym grać w sposób, który mi jakby nie psuje. Wiecie co? Dobra, spróbujmy z dystansu dać. Uj, uj, uj. Było blisko. Było naprawdę blisko. Czekajcie, zobaczmy to na powtórce. Bramkarz nie miałby szans do tego dolecieć. Ta piłka blisko słupeczka spadła. Szkoda. No a wracając do tematu, chodzi mi po prostu o to, że dzięki temu nie wpływa to na moje ogranie w, w Ultimate Team, i to jest dla mnie bardzo istotne, że, że mi się nie miesza po prostu, bo ja czuję jak na przykład te, teraz w ostatnich miesiącach, jak grałem w FIFA, grałem tylko w karierę, to czuję, że to granie jest w ogóle nie nieultimate. Nie? Ja nigdy nie byłem dobry w FIFA, a to mi jeszcze bar i nigdy też dobrze się nie. Y nie adaptowałem do, do gry w FIFA e, nowej e, i to zawsze zajmowało mi dużo czasu, a przez to, że ostatni gameplay jaki miałem w ostatnich miesiącach to było granie po prostu skąpem. No to czułem, że to w ogóle jest jeszcze cięższa sprawa, więc dzięki temu ja sobie tutaj gram, a nie, nie czuję, żeby to wpływało jakoś na moje granie w FIFA, bo, bo to jest jakby dla mnie inna gra, po prostu. I dlatego ta kamera też zostanie. Słuchajcie, jesteśmy najlepszym piłkarzem ee, w naszej drużynie. Z jednej strony miłe, z drugiej strony szkoda, że cały czas nie umiemy się zapisać w statystykach, ale u menadżera zapisujemy się bardzo wysoko. Słuchajcie, dostajemy statuetkę. Za zawodnika meczu. No to jest naprawdę piękna zmiana, którą dajemy. E, jest to nielada wyróżnienie, no ale przede wszystkim plus 25 w ocenie menadżerskiej, To zbliża nas do startu. W, to zbliża nas, słuchajcie, do startu w, w podstawę jedenastce kiedyś. To będzie naprawdę piękna sprawa. Gramy teraz z Jagielonią Białystok. Ciekawy jestem wymiaru czasowego, jaki tutaj na nas czeka. E, menadżer mówi. E, Okej, okay, my nader mówi, że zaczniemy ten mecz od początku. Wow. Wow, nie. Eh? Okej, okay, chyba wydaje mi się, że rozpoczynamy drogę po prostu. Może po prostu będę też czytał to, co nam mówią, będzie łatwiej. W Piękny kolor strojów e, mamy, muszę przyznać. Znowu już stawiamy oczywiście na ocenę. E, słuchajcie, stawiamy oczywiście na ocenę e, meczową. Mamy strzelić przynajmniej jedną bramkę. No super, łatwiutko, ale wchodzimy na wynik e, 0 do 2. To, co też widzicie, wchodzimy na. E, no, było napisane, że wchodzimy na. Prawego pomocnika, tak jak rzuciłem okiem, a tutaj, wydaje mi się, Ee, że mamy że, że, że nas ustawiono automatycznie na boku I kiedy trzymam L1 to nic się tutaj nie zmienia Bramkarz to chyba wyłapał, tak jest ee, Więc naprawdę szacunek dla naszego golkipera Bo to nie była łatwa interwencja A teraz gdyby udało się to zgrać o i gdyby napastnik był w stanie to przedłużyć To ja tam fajnie e, Próbowałem się urwać e, Świetna teraz interwencja e, Naszego obrońcy z numerem 6, Ale ja nadziałem się od razu na rywala e, No coś czuję, że to nie będzie łatwa zmiana W, por w, w porównaniu do ostatniej też dlatego, że po pierwsze teraz Jagielonia bardzo mocno ciśnie, a tamta wisła, no i przycisnęła bardzo dobrze, e, i ta, a tamta wisła była e, dużo bardziej taka już, no nie wiem, jakaś, jakaś bardziej taka pogodzona z wynikiem, a tutaj e, nie możemy tego absolutnie powiedzieć o, o Jagiellonii. To raz, a dwa, jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie ten cień mi straszliwie przeszkadza, ale teraz udaje się znaleźć trochę przestrzeni na boisku. Mimo wszystko zdecydowałem się piłki pozbyć, bo tu musimy grać bardzo mocno pod tą ocenę. Słuchajcie, tutaj e, nie ma miejsca, wiecie, na, na wesoły futbol. Tutaj trzeba próbować odegranie. I tak był na spalonym nasz, nasz kolega z drużyny, ale to odegranie tragiczne to jest coś, co ja strasznie nie lubię, że. E, że tą piłkę czasami myślisz, że posłasz doskonale, a ona ledwo co się toczy. E, teraz ładnie wyprowadzana ta akcja. Ja jeszcze poprosiłem o podanie, trochę bez sensu, zamieszania, mocno dużo. Chciałem oddać piłkę piętą, ale chyba tego nie mam, e, przez co, no, trochę, trochę e, źle się to mogło skończyć. Wyjdź bramkarz, wyjdź bramkarz, wyjdź bramkarz, świetnie, golkiper. Jeszcze próba dobitki, Jagieli, ale bramkarz już bez najmniejszego problemu. Ja proszę o piłkę, tutaj schodząc do bocznego sektora, ale. Za szybko mi wyłapał tą prośbę i przeze mnie prawie tracimy bramkę. Znaczy gra o tym nie wie, ale ja o tym wiem em, doskonale. Schodzę teraz niżej do pogrania, żeby tutaj były większe możliwości utrzymania się przy piłce. Zobaczmy, na spokojnie. Teraz, teraz, teraz. Pomiędzy, mogłeś dać od razu z pierwszej, prosiłem o podanie, ale dobra. E, nie wygląda to najgorzej. E, fajnie się to zawiązuje. Dostaję teraz tę piłkę. Wjazd polekarny, nie zdążyłem podać. Ale mnie ta kamera zmyliła. Myślałem, że mam jeszcze odrobinę miejsca. Ale dobrze, słuchajcie, dobrze. Staramy się działać tutaj jako ten taki rozgrywający skrzydłowy. No problem tylko taki, że mimo moich usilnych starań, to znów czas, na który zostaliśmy wpuszczeni, absolutnie nas nie. Na, na, nam sprawy nie ułatwia, i tym razem nie będzie tak łatwo, aby podnieść tu sobie tę ocenę ogólną. To znaczy, ocenę meczową. Chociaż. Ach, chociaż dobrze, mieliśmy przejęcie, to oczywiście w oczach pana Lewandowskiego zawsze jest e, duży, duży plus, widać, że to zawodnik, który miał zacięcie defensywne i lubi jak e, ktoś, tak, ktoś tak pokaże zacięcie na murawie, e, oj, 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 czekajcie, czekajcie, świetnie teraz podziałane w obronie, ja już podłączam się, ja nie prosiłem o tą piłkę, od razu tylko mówię, żebyście nie myśleli i tylko i wyłącznie dzięki naszemu bramkarzowi wielkiej furze szczęścia pozostajemy teraz w grze. Eee, co się teraz tu dzieje? Jagielonia atakuje jak wściekła. Znowuż nasz golkiper ale to wybicie tragiczne! Co to było? Obiecuję, że ja w żadnym z tych momentów nie prosiłem o podanie poza sytuacją, w której myślałem, że nasz zawodnik do, dojdzie do piłki i chciałem, żeby mi podał, ale to, to. się nie mogło zliczyć absolutnie. Ależ teraz festiwal błędów to był. No, dramat, dramat, słuchajcie, w ciągu ostatnich 10 minut Jagielonia u siebie w białym stoku. Wyrównuje. No nieprawdopodobne to było. Ja jeszcze chcę zobaczyć. To jest powtórka bramki. Czekajcie. W sumie sami zobaczymy sobie zaraz powtórkę bramki. No bo to jest. No to jest nieprawdopodobne. Zobaczcie tutaj. Zastawienie, znaczy uderzenie. I co zrobił obrońca? Co on miał na myśli. Ależ to, była ekstra, to był najbardziej ekstraklasowy gol, jakiego FIFA widziała. Eee, Wściekły będzie trener, i słusznie. Wszyscy powinni być wściekli po tym spotkaniu. Ja nie jestem tutaj w topce, w czołówce absolutnie. W ogóle to, że loska jest trzeci, jest absurdalne. To przecież on nam ten wynik mimo wszystko jakoś tam ratował. Minus 15. No muszę powiedzieć, że tak jak ten system teoretycznie ma sens, tak to. Że ja jestem wpuszczony na 10 minut eee, I dostaję ochrzan za to Co ja mogłem zrobić? Jakby, gdzie, gdzie ja miałem większe możliwości? Przyznam, nie wiem Gramy z Lechem Poznań W tym meczu nie jesteśmy w kadrze meczowej Wygrywamy z Lechem Poznań To jest bardzo dobra informacja dla klubu Bardzo zła informacja no, Dla nas jako dla zawodnika bo nie znalezienie się w kadrze meczowej, w meczu, w którym zespół poradził sobie tak dobrze, no to to jest, to jest naprawdę bardzo niepokojące. No nic, poróbmy ćwiczenia, bo to jest istotne oczywiście. Pobawmy się też w te rzuty karne, zobaczymy jak one nam pójdą. I strzelanie, strzelanie tutaj także poprawmy. Co prawda tutaj dribble and shot to nie będzie łatwa rzecz, ale zrobimy to. Dajcie mi znać w komentarzach, ale no chyba mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Słuchajcie, to, że. Mm, mam nadzieję, że wam, słuchajcie, nie przeszkadza to, że robimy e, te treningi, no ale wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, że, będziemy, że, że, że je robimy, e, bo to. No to też jest coś innego. No, jesteśmy zawodnikiem, trzeba zatem e, pracować, no nie? Trzeba zatem e, tutaj udoskonalać swoje możliwości, umiejętności. E, dobra, już bałem się, że tutaj będzie po ptokach. No, wyrzuca tych zawodników jak się używa tempa, a problem jest taki, że yy, no, te bramki dosyć szybko się zmniejszają. Więc czasami jest to niezbyt łatwe, żeby to zrobić dobrze. Ale e, już mamy zrobione, więc pozwolicie, że tutaj menadżer nie patrzy. Więc tak skończymy sobie to ćwiczenie. E, dobra, więc to mamy zrobione. Czas na rzuty karne. Zobaczymy tym razem, e, jak pójdą te jedynastki. I no ciekawy jestem Ciekawy jestem, mocne uderzenie Przy prawym słupku bramkarz wyjął Bez problemu Spróbujmy teraz uderzyć w lewo na pomarańczowym Ale, ale wpadło, słuchajcie, ale wpadło Dobra. udajmy, że pod poprzeczkę Ale tak naprawdę w lewo na O Jezu, słupek No nie no, te rzuty karne To jest coś, co ja muszę dopracować absolutnie Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz stanąć oko w oko Z bramkarzem Na pomarańczowo, ale Bez problemu no dobra, spróbujmy teraz takim mocnym strzałem po ziemi. <noise> nie robię nic z tego, co chciałbym zrobić, nie? Ale dobrze, ważne jest to, że to uderzenie wpada. Ej, to jest nasza najlepsza seria jedenastek, ale w ogóle nie mogę trafić w zielone. I to jest mój naprawdę duży problem. No teraz myślałem, że będzie zielone, nie było. No dobra, spróbujmy ostatni mierzony strzał pod poprzekę. Na zielono, było, 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 na zielono. Way to go. Nie wiem, jak tu zrobić w ogóle e, ten. Jak tu zrobić w ogóle za ten. Uff, to wpadło fantastycznie. E, nie wiem, jak tu zrobić w ogóle e, maksymalny wynik. No, chyba trzeba kończyć po prostu na zielonym. No, a my teraz robimy. To jest tre... ciężkie ćwiczenie. To może pójść bardzo, bardzo źle, ale spróbujmy. No, ta wcineczka to nie było to, co sobie e, zamierzyłem. Spróbujmy lewą nogą podnieść pił. A w sumie poszło prawą, ale tak czy siak, niedobrze. Ciężki zestaw nam dali, bo mam wrażenie, że te ustawienia są losowe, a dostaliśmy wszystko jak na razie górą, a mam wrażenie, że dużo częściej się tak trafia, że jest sporo po ziemi i tak dalej. Ważne jest to, że tutaj przynajmniej B będziemy już mieli. Okej, okay, tu late było niestety, szkoda. No i spróbujmy ostatni mocno i będzie nawet a super. E, więc te ćwiczenia bardzo dobrze nam poszły, słuchajcie. E, rzuty w, karne na B e, i, i w ogóle też te dryblingi, podania i ten wszystko zrobione spoko. Nasza Termalika jest na miejscu szóstym, a przed nami spotkanie z Legią Warszawa. E, jesteśmy chyba na ławce rezerwowych w tym meczu e, i mamy w ogóle nie wyobrażam sobie być tak utalentowanym siedemnastolatkiem i co tydzień być oranym przez menadżera. W ogóle to jest masakra. Eee... Wow! Nieprawdopodobne! Chcą nas sprzedać! Zostaliśmy wysłani na listę transferową. No, wydaje mi się, że pan, yy, pan Lewandowski popełniał tutaj jeden z większych błędów swojej kariery, tak, z perspektywy czasu. Ale dobrze, gramy na Legii, gramy z Legią, e, no to nie będzie łatwy mecz, słuchajcie, na Łazienkowskiej to nigdy, e, nigdy nie jest zabawa. Trochę pominąłem wytyczne, jakie dostaliśmy, więc może być to ciężkie. Boże święty, ja byłem przekonany, że to piłkarz Legii był. O mój Boże, byłem przekonany, że to był e, błąd bramkarza. Tak się nie stało, Legia prowadzi w ogóle z nami jeden do... Zera, więc spróbujemy może zaatakować, ale z taką grą. E, to tutaj nie widzę tego atakowania, e, jeżeli nie jesteśmy w stanie piłki nawet podać celnie. Ładnie, teraz mamy przechwyt. Ja będę mógł ten atak napędzać, Ale źle przeczytałem grę. Ojej, znaczy byłem przekonany, że ja zdążę przed tym zawodnikiem e, się urwać z piłką, a on był już tak, że, że, że po prostu mi ją z łatwością odebrał i nie, nie widziałem tego, przyznam szczerze. Jakbym widział to bym w tym życiu, tak nie zagrał. Teraz tracimy piłkę. Powiem tak, no wejście na te parę minut sprawia, że ja mogę w ogóle nie puszczać tutaj sprintu, jeżeli chodzi o defensywę. E, I starać się coś jeszcze tu ogarnąć z przejęciem. Na przykład tak jak teraz, e, zablokowane to podanie. No i mamy spalonego, więc zawsze coś tam się udało podziałać w tej destrukcji, co pan Lewandowski powinien... Docenić. Super, gra na piłka na mnie, jako na, jak na najmniejszego w drużynie. Wygrywam głowę i nic z tego nie mam, e, jeśli chodzi o dostrzeżenie przed, e, przez e, trenera. No, prosiłem o to podanie pięć razy wcześniej, więc e, to, że potem ta piłka poszła do mnie, to już było tak głupie, że aż mi ciężko to skomentować. E, a teraz jeszcze trzeba uzupełniać, uzupełniać, uzupełniać. Loska! No i gol. Myślałem, że wyjął tą piłkę, ale, ale nie dał rady niestety. No szkoda, 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 że na razie się ta sytuacja tak układa. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, skąd dostaniemy ewentualne propozycje em, transferowe. E, nie zdążyłem zagrać tej piłki. E, release the ball sooner. Komu miałem ją release, stary, no weź ty się pukni. E, więc ciekawy jestem, no gdyby, była, gdyby były Włochy, to ja bym był naprawdę zadowolony, oj, teraz nas podwoili, ale słuchajcie, no, nie ukrywam. Eee... Chcę się pokazać, po prostu. Jakby mogę tę piłkę dwa razy stracić, ale jak zrobię jedną dobrą akcję w meczu z Legią, no to wartość wtedy skoczy naprawdę mocno do góry. E, ładne wyjście bramkarza, skuteczne. No i jest jeszcze parę tych wirtualnych minut, żeby się tutaj pokazać. Dobra, słuchajcie, lecimy samemu, lecimy samemu. Nie widzę dobrze z tego kąta, co się dzieje, ale spróbuję. Teraz uderzyć, uderzam, ale wyjął to bramkarz. Ale wyjął to bramkarz. Nie wiem, czy była możliwość podania, ależ to zrobił. Golkiper Legi, ajajajaj, byłem przekonany, że ja idę po bramkę, nie? No ale dobry ride, słuchajcie, dobry ride. Mogę zejść nawet po piłkę jeszcze tutaj, ale nie decyduję się na oddanie futbolówki do mnie. Eee, nasz zawodnik, i tak naprawdę już parę sekund pozostaje do tego, eee, żeby się to spotkanie skończyło. jeszcze spróbuję tutaj. No, wiedziałem co robię, nie? Wiedziałem co robię, tylko nie wiedziałem w którym momencie pójdzie to podanie. Spróbuję jeszcze tutaj zejść do pomocy. Może coś będziemy w stanie tutaj jeszcze zrobić. Oj oj, odpuściłem go potem, bo już byłem bliski kliknięcia w ślizgu albo kółka, a to by się skończyło tragicznie. E, jest jeszcze doliczona minuta, jest jeszcze dla mnie czas, żeby się urwać. To podanie strasznie za plecy, ale dobrze, spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy jeszcze. E, uciec, ale ten bridge to nie był dobry bridge. <śled> No, wiecie, problem jest taki, że ja wiem co chcę zrobić, ale ten nasz zawodnik jest taki jaki jest. Czasami ciężko stwierdzić, co się tutaj wydarzy. Z Legią Warszawa przegrywamy jako zespół. No ja żałuję, że przegrałem ten pojedynek z bramkarzem, bo byłem przekonany, że coś się tutaj uda, nie? Już taki rajd po skrzydle. E, nie, 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 nie. W życiu nie chcę resetować meczu, chciałbym, ale nie zobaczymy tej swojej powtórki. Szkoda. Ale byłem najlepszym piłkarzem po e, naszej stronie boiska, więc Sami rozumiecie. E, oczywiście minus 25 nam wpada. Szkoda, mimo że byłem najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Fajnie, miło. E, milusio, fajniusio. E, teraz czas na mecz z Krakowią. E, jest z nami w ogóle zawiedziony menadżer i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, no. co ja mam powiedzieć? Też jestem zawiedziony. Też jestem zawiedziony, ale a nawet nie jesteśmy w kadrze meczowej. E, wygrywa Termalika 3 do 2. Ciekawa sytuacja. Naprawdę. Duży konflikt. Mamy konflikt z trenerem. Tego się absolutnie nie spodziewałem po tej karierze. E, I to jest w ogóle okno transferowe cały czas trwa, więc, więc dostajemy ofertę z Galatasaray. Ja do Turcji nie chcę iść. Ja nie pójdę do Turcji grać w piłkę. Ja chcę iść do jakiegoś kraju e, zachodniej Europy. Ja, ja, ja to mówię od razu. Ja do Turcji nie pójdę grać w piłkę. Ja chcę Włochy, ja chcę jakąś, nie wiem, Austrię, E, cokolwiek, nie chcę iść do Włoch, dostajemy propozycję z Hiszpanii, nie z Argentyny. No to nie, nie ma opcji. Nie ma opcji, ale fajnie op w ogóle opcja z Turcji była bardzo dobra finansowo. E, ale nie, ja chcę, słuchajcie, ja mam, jestem młodym piłkarzem, chcą za nas w ogóle zapłacić 7 milionów 300 tysięcy euro. Jestem młodym piłkarzem i ja nie mam zamiaru iść do klubu, e, do którego mogę pójść za lat 20. Wiecie o co mi chodzi? Ja, jakby ja przekładam rozwój, jednak piłkarski, nad, e, nad pieniądze i jakby to jest dla mnie najważniejsze. Chociaż Galata jest wielkim klubem, ja im tego nie zabieram, ale Rangers. No to to jest też fajny zespół. powiem tak. Ja poczekam z tą ofertą. Może się ktoś zgłosi, no bo ja myślę tutaj jak ja. Jakby, gdyby, że rzeczywiście to jest moja kariera, że rzeczywiście ja tu jestem e, sobą e, i Owalukiewicz przyszedł do Poznania e, i gdybym ja był mną, to bym chciał iść do Włoch albo, no, no głównie ja bym chciał iść do Włoch, no ale nie mamy oferty z Włoch, a ja nie widzę, a tu są notyfikacje. No, a skoro nie mamy oferty z Włoch, no, to trzeba zaakceptować to z Rangersu. To są... Nie zrozumcie mnie, że to jest doskonały, fantastyczny zespół na nasz poziom, nie? Ale. No, ale tyle, tak więc słuchajcie, jesteśmy w nowym klubie. No i tu, trenerem naszym jest sam Steven Gerrard. A ja na plecach mam usemkę. Eee... No, zmienimy sobie chyba ten numer, co? Wydaje mi się, że warto zmienić ten numer. E, ósemka to jest bardzo ciężki numer na plecach, więc weźmy sobie 28, załóżmy, że nam dadzą e, a my przychodzimy za niemałe pieniądze do tego e, do tego, ło, i już nas wyrzucili, no e, tego, e, do tego do tych rangersów przychodzimy za niemały hajs, słuchajcie e, jak widać za, za darmo teoretycznie, według tego ale no, to są naprawdę duże pieniądze, tak więc ja jestem dumny z tego, że, że jesteśmy tyle warci no, tylko trzeba teraz udowodnić, że jesteśmy tyle warci, tak więc o tym wszystkim w kolejnych odcinkach będziemy się przekonywali. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję, no i liczę, że Wam się odcinek Kariery podobał. No dzisiaj się dużo działo.